Dzień dobry. Witam Państwa na spotkaniu w ramach programu Kulturalna Wymiana Kawa. Dzisiaj zaprosiliśmy Państwa na otwarte seminarium, rozmowę dotyczącą nowych kompetencji w kulturze, kompetencji osób pracujących w muzeach, bibliotekach, instytucjach kultury. Osób, które na co dzień coraz bardziej, coraz częściej zajmują się rzeczami związanymi z innowacjami, z technologiami, z nowymi mediami. Postępuje powszechna digitalizacja zbiorów i to wszystko rodzi pytania, wątpliwości dotyczące tego, kto właściwie ma się zajmować tymi zdigitalizowanymi zbiorami, kto ma obsługiwać strony internetowe, kolekcje online, które powstają. I gdzie tych nowych kompetencji ci pracownicy może powinni nabywać i czy oni, pytanie jest też, czy oni na przykład chcą ich nabywać, bo być może kiedy zaczynali pracę w instytucjach kultury niekoniecznie pisali się na to, żeby mieć z tym do czynienia, w ogóle nie mieli tego w ogóle w głowie, ani nie przyszło im to do głowy. Pytań jest wiele i o tym wszystkim porozmawiamy. Rozmowę poprowadzi Aleksandra Janus, antropolożka, badaczka Instytucji Kultury, związana z Centrum Cyfrowym z Warszawy i porozmawia z Tomaszem Bednarzem, kierownikiem działu digitalizacji Muzeum Morskim i z Kamilą Kokot, bibliotekarką z Biblioteki Politechniki Gdańskiej. Oddaję. A masz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja pozwolę sobie na początek powiedzieć Państwu trochę więcej o naszych gościach, żeby Państwo też wiedzieli, z kim tutaj będę miała dzisiaj przyjemność rozmawiać. Kamila Kokot, która została już pokrótce przedstawiona przez Karinę, pracuje w Bibliotece Politechniki Gdańskiej w sekcji, i tutaj zaczynają się już ważne rzeczy, budowy zbiorów cyfrowych i multimedialnych na stanowisku bibliotekarza. Jest również członkiem Międzynarodowego Zespołu do Spraw Promocji Otwartych Zasobów Edukacyjnych, European Network of Open Educational Librarians. Aktywnie promuje wiedzę na temat otwartych zasobów edukacyjnych, prowadząc szkolenia dla bibliotekarzy, pracowników uczelni oraz studentów. Tomek Bednarz, który jest również z nami, jest autorem i pomysłodawcą projektu Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej, który zdobył Nagrodę Sybilla, wydarzenie muzealne roku 2016, przyznawaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, w kategorii digitalizacja i nowe technologie. Ponadto został także uhonorowany Nagrodą Marszałka Województwa Pomorskiego w konkursie Pomorska Nagroda Muzealna 2015 za pomysł i realizację projektu badania archeologiczne wraków z Zatoki Gdańskiej z zastosowaniem fotogrametrycznej dokumentacji 3D. Brał udział w większości archeologicznych badań podwodnych organizowanych przez Muzeum Morskie i zawodowo zajmuje się także rozwojem nowoczesnych metod dokumentacji stanowisk podwodnych. Więc jak tutaj już Państwo w tych dwóch biogramach mogli usłyszeć, pojawiło się tutaj sporo takich słów kluczy, czy takich słów istotnych, dlatego jak myślimy teraz o pracy muzealnika, chociaż pewnie jak jeszcze zaczynaliśmy studia wszyscy, wcale tak nie było. Więc moje pierwsze pytanie do naszych gości jest takie, jakby co nowego cechuje pracę muzealnika czy bibliotekarza ze względu na rozwój nowych technologii i czym to się różni od tego, jak tradycyjnie pojmowaliśmy na przykład pracę bibliotekarza czy muzealnika? W dowolnej kolejności można odpowiadać. To może ja zacznę. Przede wszystkim witamy Was bardzo serdecznie. I chciałam powiedzieć, że rzeczywiście jak ja przyjmowana byłam do biblioteki, to w ogóle nie było mowy o pracy w digitalizacji. Tak więc Karina doskonale zwróciła na to uwagę. A co się zmieniło? Przede wszystkim ja w zasadzie już nie mam kontaktu ze studentami jako takiego, że przychodzą do naszego biurka i chcą pożyczyć książkę. Ja przede wszystkim dbam o to, aby dostęp był online. Głównie przez to, że ja jestem redaktorem zasobów cyfrowych i w związku z tym opisując te zbiory w odpowiedni sposób, przede wszystkim zależy mi na tym, aby te zbiory były łatwo wyszukane, albo w ogóle, żeby można było je znaleźć po prostu w sieci. Tak więc przede wszystkim właśnie to, że ja w zasadzie się już z osobami, ze studentami, z pracownikami na tym polu wypożyczania na przykład zbiorów praktycznie się nie spotykam. To znaczy, że twoja publiczność jakby i twoi odbiorcy są jakby w sieci? Tak, zdecydowanie tak. Okej, okay. A u ciebie, Tomku? Ja się
O, teraz lepiej będzie. Witam wszystkich, dziękuję tu za zaproszenie. Ja, jeżeli już mówimy o tym, ja tak jestem w połowie, można powiedzieć, muzealnikiem, ale przede wszystkim archeologiem podwodnym. A praca w muzeum jak gdyby wynika jakby ze specyfiki naszej instytucji bardzo charakterystycznej i jedynej można powiedzieć w swoim rodzaju w Polsce, a jedna z niewielu w świecie, gdzie jest połączone jakby badania archeologiczne, badania podwodne, czyli pozyskiwanie zabytków z wraków głównie ze stanowisk podwodnych do kolekcji muzealnej, do zasobów muzealnych. I faktycznie, że ja z digitalizacją, która nas, jak gdyby w ogólnie nazwijmy to, dotknęła, to był rok 2013, kiedy my rozpoczęliśmy taką właśnie cyfrową dokumentację, nie mówię tu o tylko zwykłych zdjęciach podwodnych, ale o takiej cyfrowej dokumentacji wykonywania modeli 3D, bo to akurat jakoś tak od kilku ładnych lat jestem z tym związany. I później ja tak już to ostatnio stwierdziłem, że był to taki przejaw charakterystyczny, że technika i technologia, którą my jak gdyby zastaliśmy, czy została nam ona jak gdyby udostępniona jak gdyby poprzez wynalazki, nazwijmy to, obecne na rynku, ta technika i technologia została zaimplementowana niejako do działalności naszej muzealnej, czyli to, że dzięki odpowiednim programom oraz sprzętowi takiemu fotograficznemu potrafiliśmy wytworzyć cyfrowe odwzorowania obiektów, przestrzenne odwzorowanie obiektów, to spowodowało, że mogliśmy po pierwsze zarchiwizować w sposób precyzyjny stan zachowania tych obiektów i zaprezentować je także publiczności, czyli to, co w postaci tego, w konsekwencji tego wirtualnego skansenu wraków, który od 2015 roku działa, jak gdyby jest przez nas cały czas rozwijany. Ale właśnie tak jak mówię, kwestia techniki spowodowała, że pojawił się zupełnie nowy pomysł na wykorzystanie wiedzy i pokazanie zasobów muzealnych w pewnym sensie szerokiej publiczności, bo ten wirtualny skansen wraków jest dostępny oczywiście jako platforma, jako strona internetowa i wszyscy zawsze mogą do tego dotrzeć. A oczywiście to już chyba się wszyscy zgodzimy z tym, że ta prezentacja w internecie, prezentacja online zbiorów jest pomocna w funkcjonowaniu muzeum jako takiego już w sposób fizyczny, tu gdzie pracujemy. No właśnie, i skoro jesteśmy przy tym temacie, jakiś czas temu pracownik Metropolitan Museum w Nowym Jorku powiedział, że odkąd technologia na dobre i digitalizacja na dobre wkroczyła do instytucji kultury, to okazało się, że dla takiego Muzeum Sztuki w Nowym Jorku konkurencją wcale nie jest inne Muzeum Sztuki w Nowym Jorku, ani nawet inne Muzeum Sztuki w Europie, ale Netflix, YouTube i inne miejsca, czy witryny, czy portale, w których jakby odbiorcy spędzają czas i uczestniczą w kulturze na nowe sposoby. Więc pojawia się takie głębokie przekonanie o tym, że muzea wobec tego, instytucje kultury, biblioteki, galerie, muszą jakby nadążyć za tym odbiorcą i spróbować jakby właśnie dotrzeć do niego tam, gdzie on jest online, nie czekać, aż przejdzie przez nasze drzwi. Ale z drugiej strony, jak sobie już powiedzieliśmy, tak naprawdę żadnego z nas tutaj nikt w takim kierunku nie wykształcił. Więc pytanie, skąd wy się tego nauczyliście i skąd wy czerpiecie swoją wiedzę? To może tak. Ja miałam o tyle komfortową sytuację, że ja jestem bibliotekarzem i tak jak powiedziałam, zajmuję się no właściwie opisywaniem, metadanymi w naszej bibliotece. Natomiast ja na szczęście nie musiałam zostać informatykiem. To jest ten wielki plus tak naprawdę. Jasne, muszę wiedzieć, jak włączyć komputer i odpowiedni program, tak szczerze powiedziawszy. Natomiast co do reszty? No, przede wszystkim szkolenia, bo to, że ja tylko zajmuję się opisywaniem tak naprawdę tych zbiorów, w zasadzie się na tym nie kończy, ponieważ tak jak tutaj Ola powiedziała, jest również kwestia tak naprawdę promocji. My musimy sobie zdawać sprawę, że robimy to dla kogoś, nie dla siebie. Więc abyśmy mieli tego kogoś, aby go przyciągnąć, musimy rzeczywiście nad tym popracować. Więc no, przede wszystkim stwierdziliśmy, że musimy być chociażby w mediach społecznościowych. Nigdy w życiu tak naprawdę, w sumie to założyłam Facebooka po to, aby móc prowadzić Facebooka Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Nigdy wcześniej tego nie potrzebowałam tak naprawdę, więc w sumie najwięcej postów to piszę a propos Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, a nie swojego życia prywatnego.
Ale to się wiąże z tym, że musimy też pomyśleć, do kogo my się zwracamy. Nasi użytkownicy są rzeczywiście bardzo zróżnicowani, więc no, za każdym razem, kiedy szukam jakiegoś zbioru, który chciałabym udostępnić, powiedzieć, słuchajcie, to jest fajne, no muszę się zastanowić, na przykład do kogo chcę się zwrócić, choć głównie tak naprawdę zwracam się do osób tak mniej więcej w swoim wieku, dlatego że najłatwiej jest mi po prostu się z nimi komunikować. Dzięki. Myślę, że do odbiorców jeszcze wrócimy, bo to jest cały ogromny temat, ale powiedz Tomku, jak to było u ciebie i skąd ty, gdzie się zetknąłeś z technologią, digitalizacją i czy jakkolwiek byłeś przygotowany do tego rodzaju pracy? To wynikało troszkę z zainteresowań takich indywidualnych, bo to pewnie gdzieś u podstawy jest, że ktoś musi jakby mieć pewne zainteresowanie. No, ja akurat w tej pracy mojej łączę kilka jak gdyby dziedzin, bo to jest związane też z nurkowaniem, z archeologią podwodną, czyli z prowadzeniem badań na stanowiskach, do tego właśnie dokumentacją, czyli wykonywanie tych zdjęć, tych zdjęcia, które są wykonywane, jeżeli mówimy o tych modelach 3D, zdjęcia są podstawą tych modeli, więc to jest też kwestia zdobycia pewnej wiedzy, umiejętności, połączenia w tego pewną logiczną całość. I właśnie jakiejś wizji tego, że z tego, krótko mówiąc, może coś wyjść, bo to, ja jeszcze tak dodam, że to, co my rozpoczęliśmy w roku 2013, to w zasadzie, to mówię, to jeżeli ktoś nie wierzy, to może sobie sprawdzić gdzieś tam, że to był zupełnie wtedy, rok 2012-2013, to był w ogóle, jeżeli chodzi o zastosowanie tych technik w archeologii podwodnej, to była absolutna nowość światowa. To był czas, kiedy rozpoczęliśmy w tym samym czasie my oraz Uniwersytet w Teksasie działania na podobną skalę, na podobny sposób, z twórcami z Teksasu, ze studentami Uniwersytetu. Po 2 czy 3 latach się spotkaliśmy przy okazji jednej z konferencji, gdzie można powiedzieć, rozumieliśmy się bez słów, bo wiedzieliśmy, jakie tutaj problemy, z jakimi problemami musieliśmy się jakby zmagać i jak to rozwiązywać. I właśnie to jest to, że my przystępując do tych działań nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, jaki będzie tego efekt, bo równie dobrze, to trzeba też zaznaczyć, że rozpoczęcie tych prac mogło spowodować, że nic w zasadzie by sobie konkretnego nie wyszło i pewnie byśmy to zarzucili. I pewnie tak się dzieje z różnymi, powiedzmy tam, projektami, które nie zawsze jednak kończą się sukcesami. No tu akurat się okazało, że te efekty takie i techniczne, i wizyjne, nazwijmy to, były na tyle zadowalające, że można było to udoskonalać i prowadzić dalej to jakby rozwijać z roku na rok. To, co usłyszałam też w odpowiedziach każdego z was, to jakby na własną inicjatywę szkolenia, własna inicjatywa w prowadzeniu profilu, własne zainteresowania. Bardzo dużo tego, o czym powiedzieliście, kiedy zapytałam o to, skąd jakby się to wzięło, to były rzeczy, które były związane z waszą indywidualną tak naprawdę potrzebą i motywacją i też dostrzeżeniem tej potrzeby i szansy w samych zasobach, czy w instytucji, czy w nowych mediach. Bo faktycznie jest tak, że wciąż jakby niezależnie od tego, czy kończymy studia jakieś muzealnicze, czy najczęściej przecież osoby pracujące w instytucjach kultury kończą inne kierunki, archeologię, etnografię, historię sztuki itd. Bardzo często ludzie, jakby przyszli pracownicy instytucji kultury, nie są jeszcze przygotowani do tego, żeby odpowiadać na tego rodzaju już zapotrzebowania z jednej strony publiczności, z drugiej strony już jakby też kierowników instytucji kultury, którzy oczekują też tego, bo na konferencjach branżowych się przecież o tym mówi. Ale też chciałam odnieść się do tego, co powiedziałaś, Kamila, o odbiorcach. Bo jak sama powiedziałaś, to jest prowadzenie, nie tylko prowadzenie cyfrowych zbiorów, ale prowadzenie profilu na Facebooku, docieranie do odbiorców. I powiedziałaś trochę też o tym, że ty sama najczęściej mówisz do ludzi, którzy są w twoim wieku, czy są podobni do ciebie. Jak ty postrzegasz, jak postrzegacie tę publiczność tych waszych inicjatyw, tych projektów cyfrowych, czy zasobów cyfrowych? Czy to są jakieś nowi odbiorcy, czy to są odbiorcy waszych instytucji? Czy do nich się jakoś inaczej mówi, niż się mówi do tych ludzi, którzy przychodzą do waszej instytucji? Jak z tym jest? Znaczy jeszcze kończąc ten temat takich szkoleń, ja chciałam powiedzieć, że i tutaj doskonale Tomasz, powiem tak, powiedziałeś clue tak naprawdę tego wszystkiego, to są konferencje, to są spotkania tak naprawdę, więc nie bójmy się, że jeśli mamy oczywiście taką możliwość, zgłaszać na takie spotkania, aby spotykać ludzi, aby czerpać z ich doświadczeń. Ja na przykład
Założyłam niedawno LinkedIna, dlatego że dowiedziałam się, że jest mnóstwo informacji dodatkowych, na przykład o różnych szkoleniach. Ja wiem, może to tak trochę dziwnie brzmi, jak ja wam mówię, że na potrzeby PBC założyłam Facebooka, ale w każdym razie widzę ten potencjał, ponieważ informacje o szkoleniach, o jakichś warsztatach, webinarach, to wszystko się rzeczywiście pojawia w sieci i naprawdę warto jest szukać, zapisywać się, nie wiem, na listy mailingowe, oczywiście jeśli rzeczywiście tego chcemy, co do naszych odbiorców. No trochę inaczej się z nimi mówi, faktycznie, bo ja wcześniej, zanim zaczęłam pracę w PBC, przede wszystkim byłam bibliotekarzem od zbiorów starodruków, od zbiorów wydawanych do 1945 roku. No, możecie sobie wyobrazić, że tabuny młodych studentek nie przychodziły do mnie. Przychodzili raczej profesorowie, więc no, jest to rzeczywiście zupełnie inny język niż taki, który ja używam chociażby w mediach społecznościowych. Tak więc zupełnie inaczej rozmawiam z osobami, które przychodzą wypożyczyć książkę, na przykład przeczytać ją, bo może nie wypożyczyć, ale na miejscu przeczytać, przejrzeć i użyć do swojej pracy naukowej. Zupełnie inaczej tak naprawdę wygląda sprawa, kiedy ja promuję, kiedy właśnie mówię, słuchajcie, mamy bardzo ciekawy zbiór, on jest w zasadzie nigdzie indziej, go nie możecie znaleźć. Także ten język należy dostosowywać do tego, do kogo chcemy dotrzeć po prostu. A jak to jest w waszym wypadku i tych projektów, które wspominałeś? No właśnie, jakoś tak jest, że działalność nasza jakby taka digitalizacyjna w muzeum dotyczy także poza tym wirtualnym skansenem wraku, który jest takim sztandarowym, można powiedzieć, przykładem, także ogólnie digitalizacji zbiorów, także tych zbiorów, które są udostępnione online, ale głównie my skupiamy się jako ciekawostka charakterystyczna na dokumentacji 3D właśnie zabytków z kolekcji, ze zbiorów naszego muzeum i co do odbioru tego typu rzeczy, to ja mam cały czas pewną taką, taki, no taki, można to nazwać problem, że z jednej strony mam wrażenie, że do pewnych grup ludzi to dociera i wszyscy uważają, że jest to jak gdyby już takie znane, stare i w ogóle nie warto już tego nawet tam specjalnie propagować, a z kolei w innych środowiskach ktoś, kto na przykład do mnie przyjdzie a propos tego wirtualnego skansenu wraków, że bardzo fajna sprawa, dlaczego ja o tym wcześniej nie wiedziałem. I tu jest ten duży problem, ponieważ tak do końca nie wiadomo, bo czasami może ktoś stwierdzić, że już w kółko się o tym samym powtarza i tutaj się już nic więcej nie dzieje, bo co tam, no już teraz od razu już nie zrobicie nowej rewolucji, tak? Ale są też jakby możliwości duże, żeby to propagować i no pewnie to już jest złączone, powiązane bezpośrednio z promocją ogólnie instytucji i tych projektów, które się robi. No tu jest duże, szerokie pole do popisu. Myślę, że cały czas jest tutaj no, wiele do zrobienia. A czy też w waszej instytucji czujecie to, że to wymaga jakiejś zmiany języka, zmiany sposobu komunikowania w ogóle zagadnień, którymi się zajmujecie? Czy dla was to też jest odczuwalne jako coś, co musicie jakby dostroić do tej publiczności, która jest w sieci? No, pewnie tak, pewnie to wymaga odpowiednich zastosowań. Natomiast ja się zawsze tak zastanawiam u podstawy w ogóle jak gdyby działalności takiej w sieci, jeżeli o tym mówimy, to wyobrażam sobie, wyobrażam sobie turystę, który chciałby przyjechać do Gdańska na przykład i zwiedzić muzeum, czy w ogóle zorientować się, jakie są atrakcje. Powiedzmy taki ambitny, tak sobie możemy troszkę pofantazjować, taki ambitny turysta, który tak, właśnie, może nawet istnieją właśnie. To też. Jeżeli taki jest ambitny turysta, rodzina nawet, która by chciała coś ciekawego zobaczyć i zakładam, że w obecnych czasach taka osoba mogłaby zacząć grzebać w internecie właśnie, tak? Czyli co tam ciekawego możemy zobaczyć? No i teraz wypadałoby, żeby ta osoba trafiła na jakieś materiały, które ją przekonają do tego, żeby właśnie odwiedziła tą daną instytucję w tym ograniczonym czasie, w którym spędza, no i w ograniczonym pewnie budżecie, który ma do przeznaczenia, tak, bo to jest wiąże się z biletami. I teraz, jeżeli w internecie znajdzie na tyle ciekawą jakby zajawkę, nazwijmy to, to pewnie tą instytucję będzie chciała odwiedzić.
bo też pamiętajmy o tym, że te instytucje, chociażby tak jak na Starym Mieście w Gdańsku tutaj, czy na Głównym Mieście się znajdują, no to one też w pewnym sensie wobec siebie konkurują. Po prostu ta oferta musi być na tyle ciekawa, żeby właśnie odwiedzić tą instytucję. Widziałam, że chciałaś coś dodać. Tak, właśnie przypomniałeś mi, że miałam powiedzieć nie tylko o języku, ale również o naszych użytkownikach. To jest tak, bo promować możemy na różne sposoby. Ja na przykład w tamtym roku, a w zasadzie wyszło na początku tego roku, napisałam artykuł o Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, o naszej Bibliotece Cyfrowej i na potrzeby tego artykułu zorganizowałam ankietę. I też pytałaś, jaka jest recepcja wśród naszych użytkowników. Więc dopóki ja nie zrobiłam tej ankiety, to wydawało mi się, że Pomorska Biblioteka Cyfrowa no to jest taką biblioteką cyfrową, którą odwiedzają jacyś naprawdę pasjonaci. No, tacy naprawdę no, rzadko jest używana. Kiedy spojrzałam na nasze statystyki, okazało się, że mamy naprawdę niesamowitą ilość wyświetleń. Tych użytkowników dziennie mamy w sumie bardzo, bardzo wielu, jak to się tak zbierze i zrobi z tego statystykę. No i dlaczego właśnie ja wybrałam no, użytkowników, kiedy piszę do nich na Facebooku? Dlaczego no, grupa jest powiedzmy w okolicach 30-35 lat? Dlatego, że to są nasi główni użytkownicy. To właśnie wyszło z tej całej ankiety, więc to, że ja do nich w zasadzie piszę, to nie jest tylko moja fanaberia, ale również to, że ja wiem, że głównie właśnie tacy ludzie szukają na naszych stronach informacji. Ale co jeszcze? Ludzie naprawdę korzystają z tych zbiorów po to, aby nie wiem, dokształcać się, aby rzeczywiście swoje hobby rozwijać, bo i takie odpowiedzi, bo oczywiście w ankiecie zawarłam takie pytanie, dlaczego korzystasz, co jest twoim najczęstszym, najczęściej, co cię motywuje do tego, aby skorzystać ze strony Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. I rzeczywiście wychodzi na przykład nauka, praca i hobby. Teoretycznie to są bardzo, bardzo popularne i można byłoby się stwierdzić, że te odpowiedzi po prostu padną. Niemniej no, fajnie jest usłyszeć, że na przykład dziennikarz, który pisze jakieś artykuły na temat Starego Wrzeszcza, sięga do zbiorów z Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. I moim zadaniem jako osoby, która zresztą tworzy plany digitalizacyjne, jeden z wielu, ponieważ my mamy bardzo wielu partnerów, mamy 16 instytucji, które z nami współpracują. Ja jestem z Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej z Politechniki Gdańskiej. Więc ja chciałabym zapewnić taki naprawdę komfortowy dostęp dla naszych użytkowników. Więc ta ankieta, która miała być tak jakby, no, miała mi służyć do dalszych prac, okazała się niezwykle tak naprawdę potrzebna, żeby poznać naszych użytkowników. To jest zresztą coś, co wydaje się w sumie szalenie proste, a jednocześnie nie zawsze takie oczywiste w instytucji, żeby przeglądać statystyki stron i mediów społecznościowych i sprawdzać, kto tam tak właściwie zagląda, bo bardzo często, tak jak ty już powiedziałeś tutaj, zastanawiamy się, do kogo z tym docieramy, prawda? Że czasem nam się wydaje, że mówimy w kółko, a potem się okazuje, że ktoś wciąż nie wie, bo ta publiczność, w odróżnieniu od tej publiczności, która przychodzi przez nasze drzwi, no ona jest dla nas tak jakby niewidzialna na pierwszy rzut oka i dlatego warto sięgać do takich źródeł. My w Centrum Cyfrowym zrobiliśmy badania użytkowników cyfrowych zasobów dziedzictwa jakiś czas temu i okazało się, że są takie enklawy pasjonatów, o których my nie mielibyśmy pojęcia. I okazuje się, że na przykład genealodzy, jako jakaś taka super grupa, która po prostu wie wszystko o wszystkich cyfrowych zasobach z całego kraju, to jest jedno takie środowisko, ale takich środowisk pasjonackich jest dużo więcej. Po prostu sięganie do statystyk, czy nawet proste ankiety sprawiają, że my jakby trochę lepiej możemy się zorientować, że tutaj jest jakaś grupa, która po prostu wręcz czeka, aż my jej damy dostęp do tego, co mamy w tych swoich tam, nie wiem, magazynach, zasobach i tak dalej. Ale jak mówimy o tym, to też jakby należy pamiętać, że każdy taki projekt to jest też ogromny wysiłek i nakład finansowy i wielki wysiłek i nakład pracy pracowników. I trochę my w kuluarach przed tą rozmową mówiliśmy też o tym, że bardzo często takie projekty cyfrowe, takie imponujące projekty cyfrowe, które często widzimy też właśnie na konferencjach, to są projekty, które wymagają bardzo wiele kompetencji, dużych nakładów pracy i też wiedzy technologicznej.
I chciałabym wiedzieć, jak to jest z wami. Czy was ta technologia angażuje, przeraża? Czy wy musieliście wyrobić w sobie te zaawansowane kompetencje technologiczne? Czy macie od tego ludzi, macie ich w instytucji, poza instytucją? Jak to jest? Czy działa? Chyba działa, okej. Więc tak jak powiedziałam, ja mam tę komfortową sytuację, że mamy informatyków, którzy się zajmują właśnie od tej strony technicznej. Niemniej pewne rzeczy, chociażby właśnie metadane, które są niezwykle istotne, bo dzięki metadanym tak naprawdę jesteśmy w stanie odnaleźć obiekt, dowiedzieć się więcej na jego temat, te informacje musiałam sama przyswoić. Tak więc no, musiałam poznać odpowiedni program, jak wpisywać te metadane, ale jednocześnie jak je tworzyć poprawnie, aby można było z nich po prostu skorzystać. Tak więc no, to rzeczywiście musiałam zrobić, tak jakby to jest mój wkład, mój wysiłek w tę pracę. Dodatkowo, no wiadomo, no, najlepiej pojechać na jakieś szkolenia albo po prostu bazować na spotkaniach z osobami, które już się tym zajmują, czyli właśnie te kontakty, budowanie sieci. To jest doskonała baza tak naprawdę. A u was? Wczoraj właśnie a propos tej sieci, tam wczoraj byłem na takiej konferencji w Warszawie właśnie organizowanej przez Koncept Kultury i takim hasłem przewodnim było właśnie nawet takie stwierdzenie sieciujmy się, że sieciowanie w dzisiejszych czasach jest chyba taką podstawą właśnie jakiejś współpracy, bo te problemy właśnie związane z realizacją jakichś projektów są na tyle złożone, że faktycznie czasami trzeba korzystać z pomocy osób lub zewnętrznych lub właśnie innych instytucji. Jeżeli chodzi o naszą działalność, taką jak my prowadzimy, no to jest to grupa osób. No powiedzmy ja jako kierownik działu digitalizacji oraz jakby człowiek, który tam jakby organizował i był autorem tego wirtualnego skansenu wraków. No, to jest na tyle dużo powiedzmy elementów, które trzeba pogodzić, ułożyć pewną logiczną całość, że potrzebne są no tak na moje oko no pewne, nazwijmy to, zdolności organizacyjne, wręcz menedżerskie, ponieważ ja przy tych wszystkich pracach zajmuję się takimi choćby rzeczami jak wynajęcie statku na badania, zorganizowanie całej ekipy badawczej, zabezpieczenie tego po części od strony takiej też technicznej, żeby to wszystko było bezpieczne, aczkolwiek na pewno no ważne jest, żeby była grupa ludzi, która odpowiednio potrafi to wykonywać. A na przykład taką mam trochę pewną satysfakcję, że już sobie 2 lata temu z całej grupy takich zawodników, chciałem powiedzieć, pracowników rozpoczynających pracę w muzeum, jednego z młodych pracowników po prostu, można powiedzieć, wypatrzyłem i postanowiłem, że go niejako przyuczę do zawodu, tak mówię w cudzysłowie, i był to bardzo dobry strzał, można powiedzieć, w dziesiątkę, ponieważ w pewnych dziedzinach on znacznie bardziej jakby jest zaawansowany względem moich umiejętności, których ja nie rozwijam na przykład z braku czasu albo tego, że zajmuję się czymś innym, natomiast pewne konkretne dziedziny należy może na przykład rozdzielić dla osób, które mają pewne predyspozycje, ale na przykład nie mogłyby z kolei robić innych rzeczy, więc no tutaj oko menadżera jest niestety w dzisiejszych czasach nawet w muzeach potrzebne. A jeszcze dopytam o ten, w waszym wypadku wirtualny skansen wraków, to jest przedsięwzięcie, które już jest takie jakby szalenie ambitne, też tam mówiłeś, że było jednym z pierwszych takich inicjatyw. Jak od strony technologicznej wy sobie z tym radziliście? Czy to było tak, że to była współpraca z kimś, kto miał kompetencje, a wy mieliście merytoryczne, czy to się jakoś przeplatało ze sobą? To było związane z zastosowaniem, tak jak mówiłem, techniki. To troszkę tak, jak to się mówi, że wszystkie genialne projekty czy tam pomysły są proste. I w gruncie rzeczy w samej idei wykonania tych modeli jest to całkiem proste, ponieważ w momencie, kiedy się pojawiły programy, to tak już fachowo mówiąc, to są użycie programów z grupy Structure from Motion, to jest taki SFM, skrót, to są programy, które, ja to może wytłumaczę tak w skrócie, bo być może to ludzi interesuje. Pozwalamy. Mnie interesuje. To tak, bo taką nawet formułkę sobie wymyśliłem, która to tłumaczy, że taki program jest na tyle, powiedzmy, mądry, że z sekwencji zdjęć 2D, czyli zdjęć takich fotograficznych, potrafi za pomocą odpowiedniego algorytmu stworzyć przestrzenny model.
Tak, i to jest właśnie coś, nie, bo to ma znaczenie o tyle, że to nie chodzi o to, że my jak gdyby ten model tego obiektu tworzymy żmudnie, na przykład tak odtwarzając centymetr po centymetrze, ale on niejako w swojej idei tworzy się sam, a my go jak gdyby tutaj adoptujemy do odpowiedniego środowiska, tak to w skrócie nazwijmy. Czyli to on ma w ten sposób walory poza estetycznymi walorami, takimi wypływającymi z fotografii jako takiej, bo wiadomo, że fotografia wykonywana wysokiej klasy aparatami no, jest po prostu, ma odpowiednią jakość względem jakby koloru i w ogóle tego, co przedstawia. Ale także są tam odpowiednie parametry techniczne, czyli generalnie głównie nawet można powiedzieć, te obiekty, te modele są tak naprawdę przede wszystkim jakby systemami pomiaru obiektów, czyli my jesteśmy w stanie odtworzyć wymiar rzeczywisty. No to jest taka dosyć tam złożona sprawa, ale była to swego rodzaju rewolucja. I po kilku latach ja już stwierdzam, że bardzo użyteczna, zwłaszcza w dziedzinie, tak jak mówiliśmy, tej archeologii podwodnej, ponieważ ona w pewnym sensie przeniosła archeologów podwodnych z XIX do XXI wieku, dlatego że do tej pory, żeby wykonać jakiekolwiek pomiary takie tradycyjnymi metodami archeologicznymi, stosowało się pod wodą najnormalniej w świecie plastikową płytkę, ołówek i miarkę. I na podstawie tego powstawały rysunki podwodne, tak, które... No oczywiście w gruncie rzeczy z reguły miały niewiele wspólnego, tak to można powiedzieć, z rzeczywistością, ponieważ tam tolerancja błędu była bardzo duża. A jeszcze to, że na przykład nikt inny w tym samym miejscu nie nurkował i nie robił tej dokumentacji, więc nikt tego nie sprawdził. Więc każdy, jak ktoś już narysował, to już wszyscy zakładali, że tak jest i tak być musi. A ja na przykład mam już dowody na to, że rysunki obiektów sprzed 10-15 lat, kiedy są wykonywane modele tych samych miejsc, to już jest, to tak naprawdę są zupełnie inne rzeczy, ale nie dlatego, że się zmieniły, po prostu były źle zmierzone wcześniej. Więc to jest, to tak obrazowo mówię o tym XIX, XXI wieku. I to, no ja to widzę jako przypadkowe swego rodzaju znaczy można powiedzieć inaczej, nieprzypadkowo mówi się o tym, że jesteśmy teraz, to już tak powiem troszkę wybiegając poza może tematykę, że jak gdyby od pewnego czasu jesteśmy na progu jakiejś tutaj kolejnej rewolucji technicznej czy technologicznej, bo taką rewolucję było, powiedzmy jeszcze, tak jak się mówi, że rewolucja pierwsza ominęła Polskę w ogóle, ponieważ akurat był, no powiedzmy XIX wiek był czasem, kiedy Polska jako taka się nie rozwijała za bardzo. A teraz z kolei jest jakiś czas tej cyfrowej rewolucji, w której nie wiem, czy my tak do końca uczestniczymy, bo jak słyszymy, jak na przykład teraz to, co się dzieje między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, to znaczy, że jest to jakiś obraz wojny. No a jeszcze oprócz tego, nawet jeżeli my nie uczestniczymy tak jakby geograficznie, no to też muzea nie są sektorem, który, czy instytucje kultury, który jest na froncie rewolucji technologicznej, bo wiadomo, że ona dokonuje się w korporacjach, firmach technologicznych i tak dalej. I trochę rozmawialiśmy tutaj przed tym spotkaniem, że takim modelem dla niektórych instytucji, nawet jeżeli nie mają tych kompetencji wewnątrz, bo dużo powiedzieliśmy o tym, że faktycznie przychodząc do pracy do takiej instytucji nie zawsze jesteśmy w takie kompetencje wyposażeni, możemy skorzystać z tego, że współpracujemy z jakąś firmą, która nam dostarcza technologię albo pomaga ją wypracować. Ale to też nie jest wolne od wyzwań różnego typu. I jestem ciekawa, jak wy na to patrzycie. Czy myśląc o projektach cyfrowych, wyobrażacie sobie, że idealnym modelem byłaby współpraca instytucji, która ma zasoby z jakąś firmą, która mogłaby na tej bazie robić jakieś ciekawe, angażujące dla współczesnych odbiorców produkty? Czy widzicie jeszcze jakiś inny model? Ja może jeszcze będę kontynuował, tak? I to jest ciekawe pytanie. Ja na ten temat, powiedzmy, mam pewne doświadczenia, ponieważ ja spotkałem się w mojej pracy troszkę ze słyszenia, ale to nie są jakieś bajki, trochę też z własnej jakby jak z autopsji, że współpraca w momencie, kiedy są realizowane jakieś projekty, współpraca z firmami zewnętrznymi, no mam wiele przykładów na współpracę bardzo nieudaną. Czyli to na przykład, że chociażby takim symptomem może być to, że... czyli to na razie mówmy o nieudanych. To jest cenne. Mówmy o nieudanych. Powiedzmy samo to, że ja już napatrzyłem się na kilka projektów takich, które powiedzmy finalnie kończą się z reguły jakoś tam pozytywnie. Natomiast często dla muzealnika
bywało, pewnie bywa i będzie bywać droga to przez mękę, tak? Czy tam właśnie dla bibliotekarza, czy kogokolwiek, że trzeba tam nad tymi firmami siedzieć. Ja nawet to już tak opowiadam jako anegdotę, ale ja się spotkałem z takim stwierdzeniem kiedyś, że jakaś firma wykonywała pewne zadanie. Ten kurator właśnie, który odbierał, to było z zakresu cyfrowej dokumentacji, stwierdził, że mu się to nie podoba i że on by chciał, żeby to poprawili. Na co ten przedstawiciel tej firmy powiedział, że no, w tych pieniądzach lepiej się nie da. I to jak gdyby już stanęło na tym, że ciężko było wyegzekwować jak gdyby poprawę pewnych rozwiązań z jednej strony, a z drugiej strony ja znam też przypadki, kiedy można z firmami współpracować i udaje się to jakby zrealizować przynajmniej w okresie jakby trwania projektu. No, z reguły zawsze problem jest chyba z jakąś tam gwarancją, tak? Czyli no bo to już każdy jakby program zamyka, już nie chce do tego wracać, no ale powiedzmy, że firmy szanujące się albo takie, które chcą zostać na rynku, jakoś temu są w stanie podołać. Znaczy ja jedynie, co tak naprawdę chciałam powiedzieć, to przede wszystkim to, że Pomorska Biblioteka Cyfrowa, tak jak powiedziałam, ma kilkunastu partnerów i są to instytucje kulturalne, ale przede wszystkim naukowe, więc no, nasza specyfika też w zasadzie nie zakłada jakiejś współpracy z zewnętrznymi firmami, więc no, ciężko byłoby mi się tak naprawdę na ten temat wypowiadać, ale chciałam jeszcze zawrócić troszeczkę kijem i chciałam powiedzieć o tych kompetencjach, ponieważ mówimy o kompetencjach technologicznych, technicznych, tak? Tak jak powiedziałam, na tym polu niestety ja się nie mogę wypowiedzieć bardziej szerzej. Niemniej ja na przykład musiałam poznać prawo autorskie. Proszę Państwa, nie jestem prawnikiem, a czytam naprawdę różne umowy prawnicze o właśnie różnych licencjach. Ja naprawdę wiem, o czym oni piszą. Było to dla mnie zaskakujące, ale wymagało ode mnie rzeczywiście niezwykle dużego nakładu pracy i ten nakład pracy wyszedł ode mnie, bo rzeczywiście pracując w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej mogłam stwierdzić, dobra, to działa? Nie działa. Mogłam stwierdzić, okej, wystarczy mi też informacja, że po 70 latach, znaczy 70 lat od śmierci autora, wszystko udostępniamy. Wcale tak nie jest tak naprawdę. Poza tym biblioteki cyfrowe, co? Chyba bateria siadła. Łącza mi się. Może ja za dużo mówię po prostu, ale chciałam powiedzieć, że biblioteki cyfrowe to nie tylko udostępniają to, co jest w dziedzictwie narodowym, czyli w tak zwanej domenie publicznej, ale przede wszystkim uniwersytety zauważyły, że doskonale można zaadoptować bibliotekę cyfrową na repozytorium instytucjonalne. Jest to takie miejsce, gdzie wrzucamy no, najnowsze publikacje tak naprawdę. Więc w tym momencie ten bibliotekarz, który no, w sumie przejmuje na siebie rolę osoby, która ma sprawdzić, jakie są możliwości, czy można daną publikację wrzucić, no, musi stać się tak naprawdę prawnikiem. Czyli to jest szereg, cała masa ilość szkoleń. Zresztą między innymi we wrześniu byłam tutaj w instytucie i również się doszkalałam. Tak więc to jest też wyszukiwanie tych różnych rzeczy, tych różnych szkoleń, warsztatów i sprawdzanie i chodzenie na nie i rzeczywiście no, uczestnictwo jak najbardziej aktywne. Bardzo się cieszę, że o tym powiedziałaś, bo wydaje mi się, że trudno mówić o kolekcjach i projektach cyfrowych i kolekcjach online, nie mówiąc o otwartości, to znaczy o konieczności pamiętania o tym, że to my jako osoby, które jakby są odpowiedzialne za te zbiory, jesteśmy też odpowiedzialni za to, żeby udostępniając je, oznaczyć je w taki sposób, żeby odbiorca wiedział, czy jest to zasób, który jest w domenie publicznej, w związku z czym on może go podać dalej, wykorzystać i tak dalej, czy jest to na przykład zasób objęty ochroną prawną autorską, a jeżeli tak, to na jakiej licencji i tak dalej. A mogę powiedzieć jeszcze jedno, to co jest też bardzo ważne z naszymi użytkownikami, oni nam ufają. Oni nam naprawdę ufają, że my ich nie wprowadzimy w maliny, bo jeśli podamy, że coś jest w domenie publicznej, a wcale nie jest, no niestety nie możemy zszargać swojej opinii, a przede wszystkim, tak jak mówię, musimy też dbać o tego użytkownika, który nam zaufał, że to, co my mu podajemy, to jest to prawda. To też jest niezwykle istotne. Mhm.
Cieszę się, że to padło tutaj też dlatego, że jak sami Państwo widzą, czy jak widzicie, mamy kompetencje technologiczne, mamy kompetencje merytoryczne związane ze specyfiką zawodu, czy jest to bibliotekarz, czy jest to muzealnik, czy jest to archeolog i tak dalej. Mamy kompetencje prawne i prawne autorskie. To jest już bardzo dużo różnego typu obszarów, w których taka osoba, która ma pracować w takiej instytucji, musi być przygotowana. Jakbyśmy weszli głębiej w projekty cyfrowe, okazałoby się, że jest jeszcze prawo zamówień publicznych, kiedy realizujemy takie projekty i je odbieramy. Jest konieczność gromadzenia tej wiedzy o odbiorcach. Jeżeli chcemy być efektywni i potem pokazać naszemu dyrektorowi, że wydaliśmy ten gigantyczny budżet na zrobienie projektu XYZ i ktoś w ogóle z tego korzysta, prawda, żeby mieć te statystyki, te dowody na to. Więc to się wyłania taki obraz bardzo złożonego zestawu kompetencji i on dotyczy zarówno kuratorów kolekcji online, jak możemy nazwać takie osoby, jak i różnego typu, innego typu pracowników. I ja jestem ciekawa, jak wy myślicie o tym, czy na styku instytucji, czy jest to biblioteka, czy muzeum i technologii, waszym zdaniem wyłaniają się takie zawody przyszłości? Czy kurator kolekcji online to jest taki zawód? I czy wy myślicie, że to będzie zmierzało w tym kierunku, że takich nowych stanowisk, nowych typów zawodów będzie więcej? Znaczy, w moim anglojęzycznym biogramie moja nazwa stanowiska to jest Digital Librarian. I podejrzewam, że jest to już dosyć znamienne, że no, nie jestem tylko i wyłącznie, powiedzmy, bibliotekarzem, choć dla mnie to absolutnie żadna ujma, że jestem bibliotekarzem. Natomiast tak, to jest to, że to się po prostu zmienia. W języku angielskim właśnie, ponieważ prym, tak jak powiedziałeś, Tomaszu, prym tak naprawdę wiedzie w sumie nauka, powiedzmy, amerykańska, chociażby właśnie w tym, że tworzy nowe nazwy dla zawodów, bo w bibliotece rzeczywiście to bardzo widać. Jest cała masa jeszcze nieprzetłumaczonych na język polski oznaczeń stanowisk, w tym między innymi ten Digital Librarian, które już niosą pewną informację, czym ja się zajmuję. Tak więc ja w sumie nie muszę mówić bardzo, bardzo wiele na temat swojej pracy. Mogę tylko dodać ewentualnie, że zajmuję się repozytoriami, bibliotekami cyfrowymi i w zasadzie jest kwestia już zamknięta. Ewentualnie możemy przejść już bardziej do konkretnych informacji. Tak więc jak najbardziej te stanowiska się zmieniają i na pewno jeszcze będą się zmieniać. Tak, one się zmieniają. Ja pamiętam, to już ja tak powiedzmy, mam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy po studiach. To ja pamiętam jeszcze taki czas, kiedy mówiło się o tym, że w ogóle nowościami w muzeach były działy promocji, czy tam działy marketingu, że w ogóle to była jakaś nowość, to tak się chyba w latach 90. w ogóle pojawiło, plus minus tam, może pod koniec, może tam na początku XXI wieku. Później pamiętam, były takie nowe jakby stanowiska związane z programami pomocowymi, czy projektami pomocowymi, czyli specjalne komórki, które pomagały właśnie w pozyskiwaniu środków i pisaniu projektów, z których to właśnie muzea, czy muzeum konkretne, czy muzea mogły pozyskiwać środki na jakąś działalność, ponieważ tak to wygląda, no ja troszkę powiedzmy jestem zorientowany w tych sprawach, tak patrząc z naszego podwórka, że działalność, dotacja jak gdyby finansowa ogólna jest z reguły wystarcza na taką działalność podstawową, czyli jakby funkcjonowanie, natomiast jeżeli muzeum chce jakiś projekt zorganizować albo na przykład zrobić jakąś wystawę spektakularną, no to no, trzeba się ubiegać o jakieś dodatkowe środki, więc to wydaje się być słuszne, właśnie takie programy pomocowe, ogólnie tak to nazwijmy, które wspomagają pozyskiwanie środków, właśnie aplikacje do Unii Europejskiej, aplikacje do różnych projektów, które finansują. Tutaj ja z naszego podwórka wiem, że projekty właśnie finansowane przez Norwegię, przez Liechtenstein, przez Islandię, tam jest cały mechanizm, który wspomaga nam się dzięki takim projektom zewnętrznym, ogólnie powiedzmy unijnym właśnie, a właśnie jesteśmy w okresie przedwyborczym, w okresie unijnych, unijne dotacje pozwoliły nas wybudowanie całego nowego obiektu, całego nowego oddziału, więc to miało znaczenie. No a teraz, jeżeli już mówimy o tej digitalizacji, no to od jakiegoś czasu regularnie powstają w muzeach działy digitalizacji, jakkolwiek, bo to jest takie trochę słowo klucz, dział digitalizacji czy digitalizacja, to odbywa się na zupełnie różnych poziomach w różnych instytucjach.
I ja tak już wiem po prostu, że jeżeli chodzi o nasze muzeum, to powiedzmy w dziedzinie digitalizacji jesteśmy muzeum takim, powiedzmy, przynajmniej jeżeli chodzi o Pomorze, no to tak dosyć zaawansowanym, tak to odbieram, myślę, że się nie mylę. Ale w skali kraju także, to jest dosyć, powiedzmy, ścisła czołówka. Więc tu, natomiast są, to nie znaczy, że inne muzea tego jakby tam nie gonią, czy nie próbują tego robić, wręcz przeciwnie. To jest zupełnie powszechna sprawa teraz, że każdy próbuje założyć jakąś pracownię digitalizacji, z reguły zaczyna się od jakichś zwykłych zdjęć, a później się to jakoś rozwija. Czyli a co do tego, co przyniesie nam jakby przyszłość, no tutaj ja jakąś pewną łyżkę dziegciu bym tutaj mógł, bo być może to jeżeli już dyskutujemy, to możemy mówić o pewnych tutaj problemach z tym związanych, że ja to właśnie przy okazji konferencji różnych spotkań obserwuję, że z jednej strony jest dosyć powiedzmy euforyczne podejście do tego, że rozwój jakby jest, rozwój digitalizacji jako takiej jest dosyć zauważalny i że te projekty właśnie tak jak wirtualna rzeczywistość, jakaś rozszerzona rzeczywistość są rozpowszechniane. Natomiast też troszkę zauważam, że problemem jest właśnie to, że teoretycznie każdy zakłada, że to powinno być rozwijane, natomiast praktyka pokazuje, że jest to no, trudne do zrealizowania w warunkach muzealnych, chociażby właśnie z powodu braku kompetencji samej kadry muzealnej, braku współpracy z odpowiednimi zewnętrznymi jakimiś podmiotami. No i też być może jest kwestia, ja nie wiem, czy czasami to nie położyć tutaj na kark jakby no tego, że być może część ludzi no, przechodzi do jakichś innych zawodów. Ludzi, którzy mają jakieś tam techniczne takie czy technologiczne jakieś umiejętności. No czyli krótko mówiąc, no inżynierowie z reguły pracują w jakichś innych firmach, natomiast w muzeach z reguły są jakby osoby humaniści, którzy nie zawsze potrafią łączyć te elementy, bo tutaj potrzebna jest jakaś spójna całość. Mogłabym dodać, ja chciałam powiedzieć z podwórka akademickiego, ponieważ jak zapewne wiecie, bardzo wiele bibliotek cyfrowych jest tworzona po prostu przez uniwersytety, politechniki i to wygląda w ten sposób, że biblioteki cyfrowe są użyteczne do pewnego momentu tak naprawdę. Obecnie teraz ja osobiście zauważam trend na rozpowszechnianie no, najnowszej tak jakby publikacji działalności naszych pracowników i jest taki powolny odpływ, bo tak jak wcześniej powiedziałam, biblioteki cyfrowe wzięły na siebie tę rolę repozytoriów instytucjonalnych. Teraz powstają instytucjonalne repozytoria. Dlaczego? Bo są pieniądze. Są w ogóle projekty, moim zdaniem, i digitalizacja, i teraz repozytoria, one są przede wszystkim takie grantodawcze. To są takie dodatkowe pieniądze, taki powiedzmy bonusik dla naszej pracy, w tym sensie, że możemy zrobić coś więcej niż to, co zwykle robimy, albo jeżeli mamy już rzeczywiście bardzo takie profesjonalne te nasze działy digitalizacji, ale i w tych działach digitalizacji można zrobić coś dodatkowego dzięki tym grantom. I teraz jest tak jakby trochę inny trend, przynajmniej w szkolnictwie wyższym. Z tych bibliotek cyfrowych przechodzimy do repozytoriów, więc no, nacisk jest też troszeczkę inny. I dlatego na przykład można zauważyć, że no, nie rozwijają się już te biblioteki cyfrowe tak jak powiedzmy kiedyś i one też dochodzą do ściany pod tym względem tym technologicznym. Po prostu gdzieś na tych uniwersytetach pieniądze rozpływają się w zupełnie inne, znaczy może nie rozpływają się, przechodzą do zupełnie innych działów na zupełnie inne projekty. Ja myślę, że to jest bardzo ważne też, o czym oboje powiedzieliście, że mamy tę sytuację, że istnieje presja wobec instytucji kultury, żeby realizowały projekty cyfrowe, które właśnie są, nie wiem, widzi się je na konferencjach, prawda, są jakieś tam modne, są technologie, które są modne. Dużo się mówiło, od jakiegoś czasu się mówi o VR-ze i projektach w VR-ze. Jest bardzo dużo tego rodzaju trendów. Jednocześnie z tymi trendami nie idzie w parze poza grantowym finansowaniem, na przykład stabilne finansowanie utrzymywania takich projektów, prawda, czy podtrzymywania ich długiego życia, albo rozwoju kompetencji pracowników.
Rozumiem, że to jest coś, co jakby dotyczy i to też ja słyszę w swojej pracy, to jest coś, na co skarżą się bardzo często pracownicy tych instytucji, że oni jakby pracując na takim, w takim systemie grantowym realizują projekt, w który się angażują, muszą się doposażyć w jakieś dodatkowe kompetencje, potem kończy się grant i tak naprawdę oni nie mają środków na to, żeby ten projekt utrzymać i jednocześnie się jakby te kompetencje podtrzymać, tylko muszą się rozwijać od razu teraz w innym obszarze, bo jest inny grant, inny projekt. I myślę, że taka jakby interdyscyplinarność tych stanowisk, która jest pewną zaletą niewątpliwie, bo wy się pewnie wszechstronnie rozwijacie, może być też wadą. I to jest moje, zanim oddam głos Państwu i Wam, to jest moje ostatnie pytanie do Was. Jak Wy się z tą koniecznością takiej elastyczności czy interdyscyplinarności czujecie? No to ja powiem w ten sposób. To, co jest dla mnie, to, co ja obserwuję właśnie w tym, że jest pewne, może to nie będzie odpowiednie słowo, ale zahamowanie takiego rozwoju, przynajmniej w pomorskiej bibliotece cyfrowej. My jesteśmy na pewnym etapie i my prawdopodobnie przez ten etap nie przejdziemy, bo nam na uniwersytetach nie jest potrzebny VR na przykład, tak? Więc my tego nie będziemy wdrażać. Z jednej strony jest to przykre, bo może by nam się po prostu przydało, tak? Niemniej musimy z czegoś zrezygnować i to rzeczywiście jest to, że no nas tak jakby motywuje to, nasza instytucja sprawcza tak naprawdę, to w ramach jakiej instytucji pracujemy. Prawdopodobnie Tomasz będzie mógł dużo więcej zrobić w tym zakresie niezwykle ciekawym, ale tak jak powiedziałam, jest pewien przepływ pieniędzy w inne strony. I na przykład ja to, że jestem tutaj i mówię o pomorskiej bibliotece cyfrowej, za pół roku, w zasadzie już mogłabym usiąść i mówić o repozytoriach instytucjonalnych. Dlaczego? Dlatego, że ja pracuję w tych dwóch obszarach już obecnie. Niedługo będzie repozytorium danych badawczych. Uwierzcie mi, że też będę pracować w tym zakresie. Tak więc jest to niezwykła interdyscyplinarność, ale przede wszystkim biblioteka cyfrowa pozwoliła mi na te kolejne szczeble, żebym mogła je osiągać i moim zdaniem no to jest najlepsze tak naprawdę, że dla mnie to był początek kariery zawodowej, powiedzmy, w pewnych obszarach i ja mogę się dalej kształcić, uczyć i na przykład jeżeli przyjdzie ktoś, kto będzie chciał rozwijać pomorską bibliotekę cyfrową, ja bardzo chętnie mu przekażę swoją wiedzę, ponieważ uważam, że jak najbardziej warto w to inwestować, z tym, że ja już troszeczkę jestem zwrócona w nieco inną stronę. Ale tak jak powiedziałam, Pomorska Biblioteka Cyfrowa to był właśnie ta trampolina do dalszych wyzwań. Tak, jeśli mówimy o interdyscyplinarności, no to tak jak rozmawiamy tutaj około godziny, to ja praktycznie przez cały czas opowiadam o tej naszej interdyscyplinarności, ponieważ no, czasami można powiedzieć, że, znaczy naszej, no ja akurat właśnie przez pewne zastosowanie pewnych technik spowodowało to, że ja jakby musiałem łączyć pewne tutaj funkcje, ale nie było to jakieś, czy tam nie jest to jakieś problematyczne, no po prostu tak wygląda taka ta specyfika. A jak to się będzie dalej rozwiązywać, no tutaj właśnie się też nad tym troszkę zastanawiam, co by tutaj można zrobić jeszcze, bo tak jak już powiedziałem chyba wcześniej, że następnej takiej technologicznej rewolucji ja nie przewiduję tutaj w następnych, bo też spójrzmy na to tak obiektywnie. Ta cyfryzacja właśnie to jest raz na, znaczy no to jest właśnie to, co mówiliśmy, forma rewolucji, której być może do końca nie dostrzegamy sobie jeszcze, chociaż pewnie już coraz bardziej, część ludzi to widzi, że i teraz poza tym, jak gdyby tu już nie dojdą nam jakieś nowe, wielkie zmiany. Jedyne co to jest bardziej kwestia odpowiedniego zastosowania tych nowinek technicznych w ramach działalności muzealnej, w ramach jakichś prezentacji. No ale ja na przykład wiem o tym, że z tą digitalizacją, tak jak jeżeli tu mówimy o takim szerokim pojęciu, to w gruncie rzeczy jest to całkiem niestety żmudny proces, ponieważ jeżeli mówimy o, to być może nawet w przypadku bibliotek czy archiwów jest jeszcze bardziej żmudny, ponieważ to się tak fajnie mówi o tym, że teraz mamy coś tam online, ale tak żeby tak naprawdę to było użyteczne online, to musi być skompletowane w całości, tak? Bo to nie może być tak, że część zbiorów mamy, część zbiorów nie mamy, bo w końcu w pewnym momencie się wszyscy pogubią i na zasadzie, że ktoś będzie chciał coś sprawdzić, a się okazuje, no niby tutaj jest, ale w zasadzie niech pan jeszcze zajrzy tutaj, bo może coś tam jest. No
to do niczego nie prowadzi, prawda? Więc to jest tak, że to są zadania wręcz na lata i nie są one już takie, powiedzmy, spektakularne i wszyscy muszą sobie zdawać sprawę, że jeżeli mówimy właśnie o zakresie zagadnieniu digitalizacji, no to wypadałoby, że jeżeli nawet dla pracy takiej w ramach muzealników, tak, jeżeli ma ktoś jakieś tam zajęcia zawodowe związane z opracowaniem naukowym, no to właśnie, jeżeli mówimy nawet o tych zwykłych zdjęciach, no to dobrze by było, żeby w perspektywie tam kilku lat na przykład zdigitalizować w takim sensie, że wykonać zdjęcia poprawne, dobrej jakości, odpowiednie zdjęcia dla wszystkich obiektów, po to, żeby można na nich de facto pracować i właśnie do tego te metadane wszystkie, te opisy. I to już bym powiedział, te fajerwerki wszystkie się kończą, ten entuzjazm opada, bo de facto, żeby z tego można było korzystać, to trzeba najnormalniej w świecie siąść i żmudnie to robić. I są osoby właśnie a propos kompetencji i umiejętności, są osoby, ja już to widzę w muzeach, którym tego typu praca pasuje, mogą to wykonywać, znam takowe, a są takie, które, dla których jest to katorga i stwierdzą, że nigdy w życiu nie będą chcieli tego robić, bo wolą coś innego. Więc tak jak już chyba troszkę mówiłem wcześniej, no, dla każdego, jak to się mówi, coś miłego, że trzeba, nie wiem, czy kadra tak zwana zarządzająca, od dyrekcji przez kierowników patrząc, no musi też mieć wyobraźnię pewną związaną z tym, że żeby coś wykonać, to, no, to trzeba dopasować do tego zespół, dopasować do tego właśnie pewne kompetencje, umiejętności, tak to rozdzielić, żeby wyszły z tego jakieś konkretne efekty, bo całym problemem być może w ogóle, który ja dostrzegam, jest to, że jakby najważniejsza jest jakby taka wytrwałość, żeby projekty były od początku do końca przeprowadzone, a nie tylko zaczęte. To taka jest myśl na koniec moja. Bardzo dobra myśl na koniec. Jakbyśmy się tutaj rozpędzili, to pewnie byśmy od poprawnej, wysokiej jakości skanów przeszli do jakości danych, które mogą być maszynowo przetwarzane, prawda? Co teraz już jest wyzwaniem, do jakości danych, które są użyteczne dla cyfrowych humanistów, dla projektów VR-owych, takich czy innych. Więc jakby tej pracy nigdy nie będzie w tym aspekcie ubywać. Ale żebyśmy tutaj nie zaczęli narzekać, to zwracam się do Państwa, do Was, być może ktoś na sali ma jakieś pytanie. Jeżeli tak, to powinien dostać od nas mikrofon. To jest jedyne ważne zastrzeżenie i zachęcamy do tego. Czy ktoś chciałby o coś zapytać? Chciałbym się zapytać, ale nie wiem, o czym była mowa. No to... Ja tak czy tak zawsze pytam, czy mam coś do powiedzenia, czy nie mam, ale... To jeszcze sprawdzimy, jak Państwo, którzy tutaj byli z nami, czy ktoś ma jakieś pytanie? Oczywiście. Nie wymieniła tych partnerów 16, ale o moście wiedzy. Ciężko zliczyć. Znaczy, tak, przede wszystkim Most Wiedzy to jest portal, który absolutnie nie jest związany z Pomorską Biblioteką Cyfrową i Most Wiedzy docelowo, teraz obecnie, służy pracownikom Politechniki Gdańskiej, aby promować ich dorobek naukowy i ich pracę naukową. Natomiast Pomorska Biblioteka Cyfrowa służy do tego, aby digitalizować i promować dziedzictwo kulturowe, które znajduje się w bibliotekach, głównie bibliotekach tych partnerów. I jeśli chciałaby Pani, niestety nie wymienię wszystkich 16, ale postaram się powiedzieć jak największą ilość, to przede wszystkim partnerami Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej jest Politechnika Gdańska, jest Uniwersytet Gdański. Musimy pamiętać, że ja mówię, mówiąc daną uczelnię, mówię o jej zasobach bibliotecznych, tak? Czyli na przykład Biblioteka Politechniki Gdańskiej, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańska Biblioteka PAN, która ma cudowne zasoby w swojej kolekcji. Następnie Akademia Morska w Gdyni, Akademia Muzyczna tutaj w Gdańsku, Akademia Sztuk Pięknych, to już jest 6 partnerów. Również mamy partnerów z bibliotek publicznych. Tutaj jest właśnie PBW Gdańsk, a także w Gdyni Biblioteka Miejska, Instytut Morski w Gdyni. Tak jak mówię, to są wciąż zbiory biblioteczne
w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Natomiast Most Wiedzy, o który Pani pyta, to jest nowe założenie. Od 2017 roku wdraża je tylko i wyłącznie w tym momencie Politechnika Gdańska i ma ono na celu promocję dorobku naukowego pracowników Politechniki Gdańskiej. Tak więc to są dwa oddzielne zupełnie projekty. Czy są jeszcze jakieś pytania? Albo komentarze, to nie muszą być pytania. Może ktoś się nie zgadza z tym, co tu opowiadaliśmy. Oczywiście. Albo się zgodzić. Jakie jest zainteresowanie w ogóle bibliotekami? Bo z tego, co ja wiem, to punkty biblioteczne coraz częściej stają się takimi ośrodkami kultury, dlatego że nie ma jakby czytelników, czy ubywa ciągle czytelników. To jest... Chociaż dyrektor Biblioteki Narodowej oznajmił, że ubiegły rok był właśnie rekordowy, jeżeli chodzi o ilość wypożyczeń książek. Jakaś tam jaskółka wiosny. To Kamila, to też mam wrażenie, jest pytanie do Ciebie jako tak, bibliotekarki. Oczywiście wiem, więc przede wszystkim... To, że biblioteki organizują jakieś kulturalne spotkania, absolutnie nie wiąże się z tym, że czytelników ubywa. Ja jestem pracownikiem biblioteki naukowej, więc w sumie taka biblioteka będzie miała zawsze czytelników z tego tytułu, że to będą studenci, ewentualnie pracownicy. Natomiast jako użytkownik takiej biblioteki miejskiej, wojewódzkiej i jednocześnie osoba, która współpracuje dosyć blisko, ponieważ ja jestem jednym z członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, moje koleżanki, z którymi się spotykam na przykład w ramach bycia jednym z członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, one absolutnie nie narzekają na to, że nie mają czytelników. Więc chciałam powiedzieć, że te wszystkie dodatkowe eventy, przepraszam za określenie, ale wszystkie dodatkowe imprezy, które się dzieją w bibliotece, one po pierwsze mają na celu faktycznie promocję czytelnictwa, ale jednocześnie biblioteki sobie doskonale zdają sprawę, pracownicy bibliotek, że czasami łatwiej jest komuś przyjść do biblioteki, którą już zna jako budynek, jako miejsce, niż pójść na przykład, nie wiem, do jakiejś galerii sztuki i zobaczyć jakąś wystawę, tak? Przychodzą ludzie, którzy są już zaznajomieni z danym miejscem i jednocześnie mają dostęp do kultury. Więc biblioteki tak jakby dodatkowo otwierają się na swoich czytelników, mówiąc im, słuchajcie, macie jeszcze inne możliwości rozwoju, ponieważ biblioteka równa się rozwój, równa się dalsza edukacja tak naprawdę w różnych dziedzinach, w różnych kierunkach. I właśnie biblioteki wychodzą naprzeciw, aby jeszcze uatrakcyjnić swoją działalność tak naprawdę. Mam wrażenie też dodając do tego, że jest też tak, że odkąd biblioteki są aktywne w sieci i w ogóle tego rodzaju instytucje są aktywne w sieci, to przeżywamy też taki renesans zainteresowania zbiorami, które postrzegaliśmy wcześniej jako takie mało atrakcyjne dla takich przeciętnych odbiorców. Ty powiedziałaś trochę o starodrukach. No jak rozejrzymy się w sieci za jakimiś atrakcyjnymi, najbardziej atrakcyjnymi gifami czy innymi animacjami, to one najczęściej są tworzone też z tych zasobów, więc mam wrażenie, że biblioteki w ogóle w pewnym sensie tak jakby odświeżają na wiele sposobów swój wizerunek i też jakby pokazują, mogą teraz jakby z jednej strony pełnić tę rolę takich ośrodków kultury, lokalnych ośrodków kultury, a jednocześnie mogą pokazać jakby w bardzo atrakcyjnej formie swoje zasoby, które do tej pory były dostępne bardzo niewielu, więc mam wrażenie, że one jakby z zewnątrz to wygląda tak, jakby odbywał się jakiś renesans. No można powiedzieć, że to jest ze sobą połączone, tak? Ponieważ osoby, które przychodzą do biblioteki, zwykle, no nie oszukujmy się, bardzo nowych czytelników biblioteki nie przyciągną z tego względu, że ktoś, jeżeli nie czyta książek, to po prostu no, nie potrzebuje przychodzić do biblioteki. Więc użytkownikami bibliotek są zwykle ludzie, którzy czytają. Tak? Z tym, że na przykład ja mam taką sytuację, że jestem zapisana w jednej bibliotece miejskiej, ale w lutym tego roku otworzyła się w Śródmieściu w Gdyni biblioteka i ona jest na tyle atrakcyjnym dla mnie miejscem, po pierwsze samo usytuowanie, jednocześnie kolekcje i to, co się tam dzieje. Ja wiem, że ja chcę być tak jakby mieć drugie miejsce, drugą bibliotekę, do której ja chcę chodzić i korzystać z jej zbiorów. Tak więc
to właśnie tak działa, że biblioteki promują siebie, ale jednocześnie właśnie promują działania dodatkowe, tak, kulturę. I to jest fantastyczne, że łączą ze sobą te dwie funkcje. Czy sprawdzam, czy jest jeszcze jakieś pytanie? Jeśli nie ma, to oczywiście można przyjść i zagadnąć gości w momencie, kiedy odłożymy mikrofony, do czego również zachęcam. A ja bardzo Wam i bardzo Państwu wszystkim oraz Instytutowi Kultury Miejskiej dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękujemy.